Koreańczyków ogarnęła mania podglądania i to z użyciem specjalnego sprzętu. W Seulu powstała nawet specjalna akademia, która uczy, jak korzystać z kamer filmujących z ukrycia. Wydatek na kamerę i kurs obsługi może się szybko zwrócić. Wystarczy nagrać kogoś podczas popełnienia drobnych wykroczeń. Liczne instytucje pilnujące porządku chętnie płacą za takie nagrania. Najczęstsze wykroczenia to palenie w miejscach niedozwolonych i śmiecenie. Na cenzurowanym są także sprzedawcy, którzy nazbyt chętnie rozdają klientom torby do pakowania zakupów. Według koreańskiego prawa klienci powinni płacić za plastikowe torby, jakie dostają w sklepach. Mimo to wielu sprzedawców i właścicieli sklepów nie stosuje się do przepisu, by zadowolić klientów. Kursy obsługiwania ukrytych kamer są bardzo popularne, bo ich uczestnicy liczą na spore dodatkowe dochody. Po 3 miesiącach zabawy w podglądacza praktycznie jest się już profesjonalistą, twierdzi organizator kursów. Moda na śledzenie martwi jednak władzę. Podobno najbezpieczniejsze społeczeństwo to takie, gdzie obywatele pilnują się nawzajem. Tajne patrole obywatelskie, które podglądają dla rozrywki, to chyba jednak przesada. Premiera Włoch, 72-letniego Silvio Berlusconiego, nie opuszcza dobry humor. Przekonała się o tym kanclerz Niemiec Angela Merkel w Trieście. Premier Berlusconi przyjechał na ceremonię powitalną przed Angelą Merkel i schował się za kolumnę. Pani kanclerz rozglądała się już nieco zaniepokojona brakiem gospodarza, gdy usłyszała, podobnie jak dziennikarze, głośne akuku w wykonaniu Silvio Berlusconiego. Szef włoskiego rządu znany jest z niekonwencjonalnych zachowań i licznych gaf. Niedawno chwalił amerykańskiego prezydenta elekta, mówiąc o nim, że jest przystojny, młody i opalony. I proszę Państwa, komik, który się huśta, i to takie przesłanie pewnie dla nas od kolegów z reżyserki, bujajcie się. Myślisz? Tak myślę. Ja już myślałam, że to twoje zdjęcie z dzieciństwa. Nie, proszę Państwa, ale wiele osób może mieć uczulenie na chomika. Prosimy więc o mapę związaną z pogodą. Teraz o 50% taniej. No i wysunęła się wreszcie. Nawet nie śpią za bardzo koledzy, którzy to wysuwają u nas. Nie od dziś wiadomo, że im więcej gwiazdek, tym hotel lepszy. Wydawałoby się, że każdy chciałby mieszkać w 5-gwiazdkowym, ale zobaczymy, jak poradzi sobie taki 0-gwiazdkowy, który zostanie otwarty w styczniu. Na niecodzienny pomysł stworzenia 0-gwiazdkowego hotelu wpadło 2 braci bliźniaków ze Szwajcarii. Na hotel przerobili bunkier z czasów zimnej wojny. Łóżka ze starych hoteli kupili po okazyjnych cenach. Ściany pozostawili niepomalowane. Zarejestrowali hotel właśnie pod nazwą Hotel 0-gwiazdkowy. Będzie działał od stycznia, ale już testują go pierwsi goście. Podobno są bardzo zadowoleni. My tu sobie gadu-gadu, a tam Jacek Kurski zadawał pytania przez 3 minuty, a teraz Andrzej Leper odpowiada. Można uznać, że jako strona, bo z naszego, z doniesienia samoobrony. Ale... Zagadał się Andrzej Leper, zagadał. Tak, dostał trzęsawki moment. Na zakończenie, proszę Państwa, czy Państwo wierzą w cuda? Ja po obejrzeniu tego oto filmiku zacząłem w cuda wierzyć. Proszę popatrzeć, niesamowite. To był 10 listopada koło Mediolanu. Samolot akrobacyjny nad lotniskiem traci prawe skrzydło. Niechybna katastrofa, niechybna śmierć. I proszę popatrzeć, co się stało. Czyż nie jest to niesamowite? Człowiek wyszedł z tego cało i nawet nie uszkodził dodatkowo samolotu. Niezwykłe zupełnie zdjęcia.